Dzień dobry. Nie wiem, się zastanawiam się, czy jedną kreskę, czy bucha. Ja świruję. Dawno mi nie było. Postanowiłem, że się odezwę do was, jak tylko wstanę po weekendzie. No i jestem. I teraz tak. Odniosę się do kilku komentarzy. Mianowicie. Ktoś tam się udziela, że dlaczego wtrącasz w to wszystko niewinne rodzeństwo z Olsztyna, czyli chodzi o Kasię i brata Tomka. Nie wkręcam ich w nic, to oni mnie wkręcili, po raz kolejny powtarzam. Coś jest smutne, nie lubię się powtarzać. I nie lubię, jak mi ktoś powtarza. Więc słuchajcie ze zrozumieniem i zapamiętajcie to raz na zawsze. Ona rzuciła mnie na świecie z Miłoszem, to po pierwsze, tak? Ale wcześniej była sytuacja, gdzie Kasia pojechała na policję, powiedziała, że przetrzymuje jej rzeczy, oczywiście podkręcona przez brata, gdzie my się rozstaliśmy. Ona po prostu jest tak wścibska osoba i tak zawisna i mściwa, że poszła na policję, powiedziała, że jej te rzeczy ukradłem, gdzie ona zostawiła je w domu, po prostu się rozstaliśmy i nie chciała ich odebrać osobiście. Wysyłała po nie brata. Popędziłem tego brata, łącznie z jakimś jego pracownikiem z kopalni, bo on był wtedy właścicielem kopalni, i popędziłem ich. Zresztą Darek jest świadkiem, taki jego były wspólnik, który też chyba tam palą na parę złotych, czy no nie, no, oni twierdzą, jeden twierdzi, że ten tego oszukał, tego, a ten tamtego. Więc tak to wygląda. No i taka była sytuacja. No i ich tam pognałem, prawda, domagałem się tego, żeby Kasia się ze mną osobiście pożegnała. No i strasznie popłynąłem, już mówiłem wcześniej, że popłynąłem, no, leciałem chyba z 7 dni. Obudziła mnie policja, wreszcie mi wyważyli drzwi, powyrywali mi drzwi od tarasu, czyli te okna balkonowe. I co? No i zostałem pozbawiony w ciągu dnia, na lewo oczywiście, na lewo, bo to wszystko to były wymysły Kasi i Tomka. Nawet panowie niebiescy się śmiali, że w białych rękawiczkach mnie załatwili. Ciężko było mi się z tego tłumaczyć. No, całe szczęście pani prokurator była na tyle rozwinięta w swoim fachu, że jak się dowiedziała, że się rozstaliśmy, to już wiedziała, że to jest spis na wody, fotomontaż wyssany z palca, prawdopodobnie trzeba to zweryfikować. To mi się podobało. Ku zdziwieniu Kasi Dziedzic właśnie, że ja wyszedłem z prokuratury po takich zarzutach. więc tak, Kasia poszła na mnie na policję razem z Tomkiem. Na niego też są papiery, zresztą też mnie dał, tak? Od niego też mnie chyba dwa zarzuty. No to chyba poszedł na policję i zeznał na mnie, tak? Czyli kto to jest? No właśnie, więc pozdrawiam serdecznie wszystkich moich kolegów z Olsztyna. Nie będę wymieniał. Cały Olsztyn pozdrawiam, CFC i tak dalej. Pawcia, wszystkich moich kolegów, najlepszego Mateuszku, wszystkich małolatów, wszystkich fajnych chłopaków. I teraz tak. Tutaj sytuacja z Kasią się skończyła. Ona wycofała zarzuty, widocznie ją gryzło sumienie, więc ona się zachowała w stosunku do jej brata w miarę przyzwoicie, no bo wycofała te zarzuty, więc chyba jej przyszła złość, albo, no przyszła jej złość na pewno, bo później się do mnie odzywała, więc chyba było nam dobrze ze sobą, tak na to wychodzi. Więc, ale jaką awersję musiała poczuć w danym momencie, jak my się rozstaliśmy. Jaką nienawiść i silną niechęć do mnie musiała poczuć w dniu, w którym się rozstawaliśmy. No nic, no to może nie zrozumiała tego, że ja jestem sam i stawiam 100% na drugą osobę i 100% daję z siebie. Ona dała mi 50%. I nie myśl, Kasiu, że hajs załatwi wszystko. Pieniądze to nie wszystko, pamiętaj. Liczą się uczucia i to, co robisz dla kogoś, a nie to, co komuś dajesz. To, co komuś dajesz też, jeżeli są rzeczy materialne, liczą się oczywiście, są ważne, ale nie dla wszystkich. Dla mnie się bardziej liczy to, co ktoś dla mnie robi. W sensie, nie wiem, że jest przy mnie wtedy, kiedy ja tego potrzebuję. To jest najważniejsze. Później kolejny znowu właśnie, no i to... Odnosząc się właśnie do tego rodzeństwa, dlatego o nich mówię. Jeszcze powracając do Bartka Dzikiego, zadzwonił do mnie ostatnio i mówi, już mówiłem to chyba, że słuchaj, daj sobie spokój, on na coś mieszy. Ja rozmawiałem z takim adwokatem, starym lisem. Z kim ty kurwa rozmawiasz? Z jakim lisem, kurwa? To co to za adwokat, jak on mnie nie zna i on ci mówi, że on mnie ośmieszy? Ja już
raz to powiedziałem, jeśli ktoś kogoś ma ośmieszyć, to on może ośmieszyć ciebie. Mnie na pewno nie. Jeśli sam tego nie zrobię, nikt inny tego za mnie nie zrobi. Nie ośmieszy mnie nikt. Nikt. Niestety dla nich oczywiście. No, jeśli sam sobie nie przyniosę wstydu, nikt inny mi nie przyniesie. No, zanim, słuchaj, ja używam mózgu, zanim coś zrobię, zawsze to przemyślę, na każdej płaszczyźnie, pod każdym kątem, na każdej linii, zawsze patrzę, czy będzie to z taką konsekwencją, czy z inną, dla mnie lub też na mnie, czyli przeciwko mnie. No właśnie, zawsze taki ma dwa końce. Ty, Bartku drogi, mało kiedy się zastanawiasz, jak coś się skończy. Na przykładzie są to ostatnie mieszkania twoje. Nie aktywuj, mówię ci, nie odpalaj mnie, bo jak odpalę, to nie zostanie po tobie suchy wiór. No. Także nie zostawię na tobie suchej nitki po prostu, no. Także nie prowokuj mnie do tego, Bartku. Rozumiem, że w ramach przeprosin Jarek kupił ci najnowszego iPhone'a. Bardzo mnie to cieszy. I trzymam kciuki. Trzymam kciuki. Piszcie książki dalej. Albo piszcie tą książkę dalej. Tylko popatrz. Niektórzy pisarze nie zdążyli z nim dokończyć materiału. Bo z jakiegoś powodu im nie wyszło. Nie mnie ocenia z jakiego. To już gołym okiem widać. To już gołym okiem widać. Dokładnie. Poza tym ci pisarze, jak jeden mąż skonfliktowani z Jarkiem, mówią, że 3/4 materiału to tam 1/4 dawał Jarek, resztę oni. No. Więc jakie to są książki oparte na faktach? W Łysi? Sprawa Olewnika? Z jego doświadczenia? Dajcie spokój. On sam w swojej sprawie nagadał tyle głupot, że go nie chcieli wypuścić, a co dopiero w książkach. No, są książki pisze. No. Nie ma pieniędzy po prostu. Ucieka w media społecznościowe, żeby robić sobie reklamę tych książek i tak dalej. To też nie trzeba być jakimś bystrym, żeby to trzasnąć. Chwali się to tymi leasingami i tak dalej. No, to fajne zabawki. Dobrze, no. Gdyby nie Piotrek, to tych zabawek by nie było, bo ty byś sam do niczego nie doszedł. Tak samo gdyby nie Żaba, to ty nie miałbyś tych pieniędzy, które masz. Albo już, które miałeś, a ci się kończą, albo skończyły już dawno. Bo sam, tak jak mówię, nie osiągnąłbyś niczego sensownego. Znany jesteś tylko z intryg. Z intryg i ze spisków, z knucia spisków i zrobienia afer. I z handlu narkotykami. Baronie. Królu. No. To latanie na mnie na policję też niczego dobrego nie przyniesie, bo całe szczęście jestem na tym swoim Instastory. Mam ten komfort, że nic nie muszę robić, więc leżę do góry brzuchem cały dzień, całą noc, lub też całą noc nie leżę, cały dzień leżę i tak dalej. W miarę własnych potrzeb. Robię to, co chcę. I nikt nie będzie mi dyrygował, jak mam żyć, bo żyję po swojemu. To ja mam przeżyć swoje życie, a nie ty za mnie. Właśnie. I dlatego tak jak mówię, no mam ten komfort i niczym się nie muszę martwić. Przynajmniej na razie. Nie będę ci mówił jednemu z drugim lub też braci i siostro, nie będę wam mówił, czym jest ten komfort, ale ten komfort mam, tak, posiadam. Nie będę zapeszał, jest dobrze i nie chcę tego zepsuć. No właśnie, to tyle. No właśnie, Jarek otworzył mi to okno na świat z własnej głupoty. Nie przemyślał tego. Tak jak mówię, trzeba używać mózgu. On jest po to, żeby myśleć, żeby zakładać, co może, jak się dla nas skończyć, ewentualnie po podjętych jakichś czynach w kierunku osoby lub też osób. On nie przemyślał tego i sprowokował sytuację z jakże wcześniej wymienianą Olą, której on wiedział, że świata poza nią nie widziałem, bo jeszcze wcześniej, jeszcze wtedy przynajmniej oczu mi nikt nie otworzył, że to jest taka dziewczyna. Mam nadzieję, że się zmieniła, no tak jak mówię, mam nadzieję, że się zmieniła, ja wierzę w ludzi. I chociaż ostatnio ktoś mi jakieś filmy wysyłał, że gdzieś tam była z kimś tam i mnie interesuje, to teraz ubolewam tylko. No.
Niech ona sobie robi tak, żeby było na niej dobrze. Tak jak każdy zresztą. No i byłem w niej strasznie zakochany. Tak jak już mówiłem, to była młoda dziewczyna, bardzo, 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 bardzo subtelna. I nie widziałem, że to jest taki wilk w owczej skórze. No i się zakochałem po prostu. On zaczął na niej wypisywać i mnie aktywował, odpalił mnie, no i z nim przerobiłem. No i tak się zaczęła historia z Maringą. On później wrzucił to tej Pietrasińskiej, zamieszał mnie w tą aferę z tą Pietrasińską, gdzie ja z nim nie miałem nic wspólnego. Tym bardziej, że się trzymał takich osób z daleka. Już byłem wkurwiony, jak ona się wprowadziła do mnie na osiedle. To już byłem niezadowolony. Zresztą nie tylko ja, bo też wiele innych osób z tego osiedla. No ale wprowadziła się, dobra, ktoś tam kupił mieszkanie, w którym ona mogła mieszkać i tak dalej. Dobra, niech tak będzie. Z takimi osobami nie mam żadnego kontaktu. Są wampiry energetyczne i raczej mi są niepotrzebni do niczego. Niech z kogoś innego wysysają. No i tak się zaczęła historia z Jarkiem. Jarek to jest pałac z papierami. Zwykły konfabulant. Przez niego siedzi bardzo dużo osób. Nie wiem, czy nie zdajecie sobie z tego sprawy, o kim wypiszecie i za kim się wstawiacie, ale dobra, nie możecie nie lubić. Tylko niech któryś pokaże mi papier na mnie, kurwa. Możecie mi pisać, kurwa, różne głupoty. Ja powiedziałem, że nawet jako ćpun z wyboru odejdę z honorami. No, odejdę z honorami, bo będę miał na końcu, w ten dzień, w którym już będzie mnie zabierał tam pan lub też pani, nie wiem, jak zwał, tak zwał. Jak będzie mi ziemię zabierać, to przynajmniej godnie odejdę z podniesioną głową. Chyba, że te frajery są tak pozbawieni honoru i tak pozbawieni godności, szacunku do siebie, że na nich pluniesz i oni powiedzą: o, jaki kapuśniaczek pada. No właśnie, bo tak prawdopodobnie jest. W sumie to była taka sytuacja, że właśnie kiedyś nawet Bartek Dziki mi to opowiadał, że kiedyś tam wszedł do banku Jarek. Do banku Jarek, do takiego klubu w Warszawie, do banku Jarek, i tam stało paru chłopaków, tam przychodził i taki już miałem okazję go poznać, tego kolegę, mamy wspólnych kolegów, taki Rysiek, nacharchał mu w mordę normalnie, bo tfu, co ty robisz, pedałów też tu wpuszczają? On się nie odezwał, spuścił głowę i odszedł, Maringę. To właśnie, no, Bartka się zapytaj się. Zresztą teraz Bartek jest kolegą Jarka, znowu, więc może zaprzeczyć. Ale taka była sytuacja. No. Takich sytuacji w ogóle było dużo, dużo, dużo. Jego nie widać tutaj, jego nie widać. Nie wiem, gdzie on nagrywa. Na Bernardyńskiej pewnie nagrywa. No, zresztą teraz w Skodzie może nagrywać, czy coś tam jeździ za nim. Nie wiem. Ciężko powiedzieć. Ja jestem cały czas u siebie na Instastory i cały czas jestem pod kamerą i żeby mi nikt w życiu niczego nie mógł wmówić, przynajmniej w tym momencie. No. Kontroluję każdy swój krok, każde swoje słowo, niestety, bo mam do czynienia z taką permanentną oszustką, powielającą kłamstwa różnego rodzaju na różne tematy, na tematy różnych osób. Tylko też liczę się z konsekwencjami, też nie schodzę z kamery. Nie schodzę z kamery. No. Nie jest mi źle, w każdym razie nie jest mi źle. Otworzył mi okno, odzywają się ludzie z całego świata, z czego bardzo cieszę się, naprawdę. Jest mi niesamowicie miło. Tym niemniej mi miło, że właśnie to okno spowodowało, że pojawił się szereg perspektyw. Szereg perspektyw właśnie. Szereg perspektyw. Ale to dokończę wam innym razem, bo tak jak mówię, dopiero zdążyłem wstać. Że wstałem wczoraj, jeszcze tak odsypiałem ten weekend. Jeszcze nie zdążyłem zjeść śniadania, więc zjem, napędzę organizm i wracam do was. No, mam nadzieję, że niedługo będzie fajna zabawa. Tylko muszę się ogarnąć, trochę odwirować. No, kto by nie chciał tak żyć? No powiedzcie mi. Wstaję o 16, jem śniadanie, zaraz idę dalej spać. Może im to im najbardziej przeszkadza. No, ale jeszcze jedna rzecz do Bartka i do Jarka. Pamiętajcie, że ja też mogę napisać książkę i wtedy wyjdzie: Jareczku, jak poznałem ciebie? Dlaczego cię poznałem? W jakim celu? Jak poznałem Bartka Dzikiego? I o wszystkich tych frajerach napiszę. Absolutnie. Jeśli będę miał pisać o jakimś dobrym człowieku w książce, to napiszę same dobre rzeczy, bo o dobrych ludziach się mówi dobre rzeczy. Złych rzeczy się w ogóle nie powinno mówić, więc albo mówimy dobrze, albo wcale. No ale w tym przypadku ja
Zostałem pozbawiony takiej możliwości i niestety będę musiał się odezwać. Serdecznie pozdrawiam z Dubaju, hrabia. Mareczka, pozdrawiam mojego koleżkę dubajowego. Zaraz lecę do ciebie na obiad. No właśnie, jak nie pójdę spać, to lecę do ciebie na obiad. Tam do Leonardo. Ty DiCaprio. Pozdro 600. Peace, love and ecstasy.